Witam wszystkich, Marcin Snopczyński z tej strony, witamy znowu w Samuraju, jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj kolejny nasz nietuzinkowy gość, major Damian Matkowski, matka, jeden z żołnierzy jednostki wojskowej komandosów, oficer pionu szkoleniowego, co za chwilę się dowiecie, dlaczego to jest takie ważne. Witam Cię na wywiadzie. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Po pierwsze, to co najważniejsze, kilka słów o sobie, bo to tak tylko tytułem wprowadzenia odnośnie Ciebie. Jak Twoja przygoda z jednostką wojskową komandosów? Jak to się odbywało? Kim byłeś? Okej, Marcinie, sorry. To ja również wszystkich witam. Słuchajcie, no jeśli chodzi o moją taką karierę, potocznie mówiąc komandosa, no to zacząłem tak jak każdy od selekcji, później trafiłem na zespół bojowy, to był zespół bojowy C, byłem tam dowódcą sekcji, dowódcą grupy na misjach, z jednostką zwiedzałem różne piękne kraje, wiadomo o co chodzi, przede wszystkim, tego ja nie powiedziałem, do Afganistan, przede wszystkim mówiłem do Afganistanie, byłem też w Iraku. Byłem też dowódcą grupy wsparcia bojowego na zespole bojowym B. Natomiast można powiedzieć, że drugą część swojej służby spędziłem jako oficer szkoleniowy na pionie szkolenia. I tam pełniłem, można powiedzieć, że z punktu widzenia szkoleniowego dość istotne, nawet bym powiedział, że kluczowe etaty. Jeden to szef kursu podstawowego, który teraz nazywany jest kursem bazowym. A zakończyłem jako szef selekcji, czyli w sumie tak jak zacząłem przygodę z jednostką, tak skończyłem też od selekcji. Tak, natomiast tym najcięższym, najtrudniejszym etatem dla mnie było bycie kierownikiem kursu bazowego. Za, że tak powiem, mojego okresu, moich czasów został ten kurs wydłużony praktycznie do roku czasu. Stał się najdłuższym kursem bazowym w Polsce. Wszyscy doskonale wiedzą, że kursy bazowe, czy to w Gromie, w Formozie, w JWK, są najtrudniejszymi kursami w Wojsku Polskim, bardzo ciężko go skończyć. Można powiedzieć, że to taka trochę szkoła, ale dalej selekcja. Takie małe szkolnictwo sił specjalnych, jakie jednostki się dorobiły. Niezwykle istotny etap w rozwoju, kształceniu przyszłego operatora, dlatego że żołnierz jednostki specjalnej, który służy na zespole bojowym, mówimy na niego operator, z angielskiego operator. No i żeby takim operatorem zostać, trzeba przejść taki kurs bazowy, który jest, tak jak powiedziałem, niezwykle intensywny, trudny, no i bardzo rozbudowany w wszelkich materiach. Można powiedzieć, że przede wszystkim jest tam Trójca Święta, jak to się w wojsku mówi, czyli strzelanie, taktyka i WF, a pod WF-em między innymi kryją się sporty walki. Super, no to już trochę wiemy. Teraz tak. Twoja przygoda ze sportami walki, bo jesteś sportowcem, byłeś sportowcem przez długie lata i w kontekście systemów walki wojskowych. Jak to wyglądało w Twoim przypadku, ta przygoda? No, trzeba powiedzieć, że na pewno, jeśli ktoś trenuje jakieś sporty walki i no, żołnierze są z różnych roczników, prawda? Gdzieś tam zaczynaliśmy w różnych przygodach. Jak to w jednym z Twoich wywiadów Motyl powiedział, jedni się naoglądali Bruce'a Lee, ja się naoglądałem krwawego sportu, czyli Franka Duxa, Jean-Claude Van Damme i tak dalej. No i oczywiście w tych naszych małych, większych miasteczkach ten, kto zapisał się na jakiś taekwondo, kickboxing i tak dalej i chodził, trenował, na pewno to jest bardzo istotne, bo potem trafiając do wojska jest to pewien taki fundament. Budowlańcy mówią, że fundament można wylać tylko raz i w sumie fundament jest najważniejszy, prawda? A ten twój fundament? No, wydaje mi się, że ja go wylałem i że on mi zaprocentował, prawda? Bo nie przyszedłem bez żadnych doświadczeń, bez żadnych umiejętności. Trenowałem za dzieciaka głównie taekwondo. Do tego doszły jakieś tam różnego rodzaju sporty typu siłownia, co też ma wpływ na kształtowanie tej siły. Natomiast dalszym moim etapem kształcenia, już jak przyszedłem na Akademię Wojskową tutaj do Wrocławia, no to tu miałem styczność z Krav Magą. Jednym z moich pierwszych instruktorów był obecny dowódca Gromu. No i fajna przygoda. Wtedy można powiedzieć, że Krav Maga
tak bardzo jej akcje na giełdzie rosły, prawda? Windowała w górę, była bardzo popularna, cieszyła się dużym powodzeniem. No ja w tamtym okresie bycia studentem wręcz byłem zakochany w tej Krav Madze. No i potem ona zaczęła powoli znajdywać swoje miejsce w wojsku, może nie w czystej postaci, ale za sprawą instruktorów wojskowych, którzy trenowali w cywilu Krav Magę, stworzyli oni system walki w bliskim kontakcie, między innymi Kopeć, który jest współtwórcą tego systemu walki w bliskim kontakcie w Wojsku Polskim. I ten podręcznik ma się do dzisiaj świetnie, gdzieś tam się rozwija i ta przygoda z tą, można powiedzieć, naszą polską wojskową Krav Magą dalej w Wojsku Polskim trwa. No dobra, i teraz poruszyłeś fajny temat. Jak wygląda szkolenie w tej walce, w bliskim kontakcie w Wojsku Polskim? Jakie to są systemy? Jak to wygląda to szkolenie? Bo nasi widzowie niespecjalnie mają o tym pojęcie, chyba że są twoimi kolegami po fachu. Jeżeli chodzi o jednostki specjalne, to tak naprawdę w zależności od jednostki specjalnej przygoda ze sportami walki, systemem walki zaczyna się na etapie selekcji. Jedne jednostki, takie jak na przykład Formoza czy Grom, już weryfikują te podstawy dotyczące zachowania się człowieka w walce. Tak, na etapie przyjęcia, czyli na etapie tak zwanej selekcji, weryfikacji. W jednostce wojskowej komandosów na przykład weryfikuje się te umiejętności dotyczące walki i w ogóle tak naprawdę pokazania charakteru i przetrwania w tej walce na etapie egzaminów na kurs bazowy. Ponieważ w jednostce są wewnętrzne egzaminy, a bym powiedział, że dość trudne, żeby dostać się na daną edycję kursu bazowego. No i tam jest ta walka wręcz. No i wtedy tak naprawdę ci młodzi żołnierze wykorzystują, no można powiedzieć, że to się w cywilu nauczyli, chyba że przyszli z jakichś jednostek i gdzieś tam już tam coś mieli bardziej rozwinięte. No dzisiaj mamy takie czasy, że MMA bardzo mocno przenikło do wojska, no i praktycznie ci młodzi ludzie przynoszą to z sobą i widać faktycznie popularyzację tego sportu. On teraz, można powiedzieć, że króluje w służbach mundurowych i on jest takim fundamentem do dalszego rozwoju, jakim jest walka w bliskim kontakcie w tym systemie wojskowym. Natomiast jeśli chodzi o jednostkę specjalną, no to od razu idzie, jest to wałkowane na kursie bazowym. W przypadku, jak ja byłem szkoleniowcem, szefem kursu bazowego, było to podzielone na 3 etapy i dostosowane do etapów kursu bazowego. Czyli w każdym etapie. Pierwszy etap, można powiedzieć, że był bardzo taki sportowy. Bardzo dużo takiego kickboxingu w tym było, elementów MMA i oczywiście właśnie chłopaki, którzy służą na zespole bojowym bądź na pionie szkolenia i są ekspertami w jakiejś dziedzinie, czy to parter, czy stójka, pomagają jakby wylewać jeszcze ten fundament. I to jest fajne, że nawet jak ktoś przyszedł do jednostki specjalnej, jest na tym kursie bazowym, a nie ma tego fundamentu wylanego i jest u niego słabo, to jeszcze jest ten okres pierwszy, na przykład w JWK 3-miesięcznym, gdzie ciśnie się ten sport. Praktycznie to jest czysty sport, kończy się to sparingami i tak dalej. W drugim etapie kursu wchodzi się w walkę w bliskim kontakcie, ale taką jeszcze na lajcie, w samym mundurze, no i pełną technik, że tak powiem, takich krawmagowych. Natomiast trzeci etap to już, tak jak my tu dzisiaj jesteśmy w klubie Samuraj, to można powiedzieć, że już wchodzimy w tą walkę wręcz tak jak kiedyś samuraje, czyli na pełny szpej, tak. Hełm, plate carrier, kamizelka. Odwołuję się tutaj do samuraja, dlatego że jak pisałem pracę magisterską na WF-ie, to właśnie pisałem tak jakby o genezie walki, wręcz walki w bliskim kontakcie w Wojsku Polskim. I był ten taki słaby okres, moim zdaniem, prywatnym moim zdaniem, gdzie judo gdzieś królowało i to judo nie do końca się przekładało na realną walkę żołnierza. I potem wejście tego systemu walki w bliskim kontakcie, który tak naprawdę pokazał, że będziemy ćwiczyć i walczyć jak samuraje, czyli na dużym obciążeniu. Pierwsze kamizelki to nie były plate kariery, to były ciężkie kamizelki. Tak, tak, ciężko się w tym rusza, a jest takie powiedzenie, trenuj w tym, czym będziesz walczył. Super, no dobra. I teraz tak, jak ten żołnierz jednostki specjalnej konkretnie już ćwiczy system bojowy? Jak to się odbywa w jednostce wojskowej komandosów? No to tak jak powiedziałem,
ten etap kursów, ten trzeci etap najbardziej atrakcyjny, dlatego że już ta walka się sprowadza nie tylko do pełnego sprzętu, ale też się sprowadza do realnych sytuacji i realnego terenu. Czyli na przykład, jeżeli środowiskiem walki żołnierza jest CQB, czyli walka w terenie zurbanizowanym, close quarter battle, czyli żołnierze ćwiczą tak zwaną potocznie czarną taktykę, no to już się wplata do tego elementy walki wręcz, bądź robi się cały taki trening, gdzie żołnierze chodzą po pomieszczeniach i ćwiczą elementy właśnie walki wręcz. Dzisiaj jest też tak już naprawdę, można to super podrasować, dlatego że wchodzi też ten nóż, biała broń. W jednostkach pojawiły się noże elektryczne, które troszkę kopią prądem. Pojawiły się noże treningowe metalowe zamiast gumowych. Nawet tutaj już Akademia Wojsk Lądowych jest wyposażona w te tak zwane tempe bezpieczne metalowe noże. No i pojawił się też system UTM i FX, czyli system, dzięki któremu używamy prawdziwej broni. Mamy prawdziwy cel, ale mamy nieprawdziwą amunicję, czyli żołnierz może ćwiczyć na swojej służbowej broni, troszkę tak jak paintball. No i jeśli chodzi o taki UTM, no to on się świetnie sprawdza w tej walce w bliskim kontakcie, bo przede wszystkim on dotyka takiego bardzo trudnego tematu. Zawsze zastanawiamy się, jaki to jest dystans. Ktoś ma broń, ktoś ma nóż, on zdąży, nie zdąży. Tak, to UTM to super weryfikuje. A pamiętajmy o tym, że walka w bliskim kontakcie w wojsku jest po to, żeby żołnierz stworzył sobie dystans do użycia broni palnej. W cywilu, przykładowo jak Krav Maga, dystans po to, żeby uciec. Ile czasu żołnierz jednostki specjalnej poświęca proporcjonalnie do innych szkoleń na szkolenia w zakresie walki? Ja bym uciekł od tego pytania tak cwaniacko i powiem, moim zdaniem za mało. Na szczęście takie trendy właśnie, tak jak powiedziałem, przykładowo teraz MMA, tam gdzieś od powiedzmy dekady sportowcy, którzy zaczęli przychodzić, to zaczęli... Oni przynoszą to ze sobą. Tak, przynoszą ze sobą, namawiać innych i niektórzy zostawali po pracy i tak dalej. Tak jak znowu powiedziałem, kurs bazowy to taki okres, że tam nie ma dyskutowania, tam po prostu jedziemy na 100%. Jak się trafi na zespół bojowy, to niestety jest tego za mało, tylko żołnierze mają, muszą zaliczać programy, muszą ćwiczyć, mają to w planie, ale każdy z nich też ma taką świadomość, że najpierw jest użycie broni palnej. W broni palnej operator ma karabinek, potem ma pistolet, potem jest nóż, broń biała i na samym końcu, można powiedzieć, jest walka w bliskim kontakcie, prawda? A walka w bliskim kontakcie, tak jak mówiliśmy, fundamenty sportowe, dużo pracy. Jakie fundamenty masz, to tak wygląda twoja walka. Tak. I potem ten system, no to kosztuje dużo pracy, dużo potu, dużo treningów. Jest to czasochłonne. Czyli tak naprawdę dla naszych tutaj oglądaczy ważna jest informacja, że przychodząc do jednostek specjalnych, dobrze mieć ten fundament, taką podstawę samemu wyrobioną, bo potem można to wyszlifować i zrobić pod kątem już pracy na broni, pracy na karabinku, na broni służbowej. Natomiast takie fundamenty, jakie wyniosłeś z cywila, to na takich fundamentach później dopiero będziesz budował tą pracę już w jednostce specjalnej. I czy to będzie JWK, czy Formoza, czy Grom, czy Agat, to już za każdym razem będziesz robił tylko nadbudowę nad tym, co wyniosłeś. Tak, tak. Dokładnie tak jest, nie tylko w wojsku, ale w jednostkach specjalnych bardzo mile są widziani tak zwani fajterzy i ci tytułowani i nietytułowani, tak? Mamy tych tytułowanych superfajterów, którzy byli świetnymi sportowcami, operatorami, tak jak Motyl, który u ciebie gościł, świetny fajter, czy tak jak... Pozdrawiamy. W Lublińcu na przykład Miksu, tak? Tak, też ma osiągnięcia na szczeblu polskim i gdzieś tam bardzo mocno się w to wszystko zawsze angażował i im zawsze ten temat jest potem bardzo bliski, dowódcy, szkoleniowcy. Wiadomym jest to, że my jako oficerowie, no to cedujemy, potem spychamy na nich tą odpowiedzialność za tą działkę, że oni się w tym świetnie czują, to niech więcej tam z siebie dają, angażują się i, jak to się mówi, ciągną tą kuwetę. Natomiast no wiadomo, że jak przychodzi chłopak, który jest fajnie wytrenowany sportowo, on od razu się odnajduje, nie? Nawet przysłowiowo możemy powiedzieć, zaraz znajdzie sobie
ekipę wśród starszych, trafi do paki i już jest elegancko, tak, tak, już go tam przyjmą i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś jest faktycznie dobrym sportowcem i fajnym fighterem, i no teraz mam, że tak powiem, przed oczami kilku dobrych fighterów z JWK, którzy, można by powiedzieć, tak się zaśmieję, no zmarnowali sobie karierę przychodząc do komandosów, no bo niestety już na kursie bazowym to się zaczyna, no że ich ta forma zawodnicza spada i muszą się wycofywać. Coraz ciężej jest im gdziekolwiek wystartować. Tak, a czas mija, dochodzą też kontuzje z tytułu służby. Nawet takim fajterom się zdarzają rany na polu walki, no i później... Słuchaj, dobra. I teraz tak, część z naszych widzów wie, część nie. Jesteś jednym z współtwórców jednej z najlepszych w Polsce ekip szkoleniowych, firm szkoleniowych z zakresu właśnie obronności, czyli Targets Creators. Twoja przygoda z jednostką wojskową komandosów to jedno. Teraz jesteś prywatnym przedsiębiorcą i pracujesz w branży szkoleniowej. Ważne jest dla mnie twoje spojrzenie na to, znowu, to co się dzieje na Ukrainie, bardzo wielu ludziom otworzyło oczy. To zmieniło postrzeganie obywateli, mam nadzieję, że również rządzących, na temat kontaktu obywatela z bronią, szkolenia obywatela z bronią. Ty tych obywateli szkolisz, robisz to jako komandos weteran w swojej firmie. Natomiast chciałbym poznać twoje zdanie odnośnie tego kontaktu obywatela z bronią w kontekście takim bardzo ogólnym, jak widzisz rolę państwa w tym procesie szkolenia, w ogóle kontaktu obywatela z bronią od samego początku, jak najwcześniej, gdzie byś ten kontakt widział? Mhm. Warto powiedzieć, że my jesteśmy troszeczkę takim broniobojnym krajem. Ja mam na to oczywiście swoją jakąś teorię spisku, że chyba ktoś o to zadbał, żeby tak było. Natomiast wydaje mi się, że broń nie powinna być tak ostro, tak, nie powinna być takim tematem tabu. Nie powinno być tak, że nie ma PO w szkołach. Uważam, że broń to nie tylko narzędzie do zabijania, ale to też jest sportowe dyscypliny, bardzo, bardzo fajne hobby i szczególnie polecam strzelectwo o charakterze dynamicznym. Czy to typowo sportowe, jak IPSC, czy takie strzelectwo sportowo-taktyczne z elementami taktyki i samoobrony. Jest to również bardzo ciekawe hobby, nawet bym powiedział, że elitarne. Natomiast powinna ta broń, przynajmniej w tym kalibrze młodzieżowym, LR-22, wrócić do szkół. Gdzie mamy takie możliwości, że te przysłowiowe KBKS-y, one mogą być AR-ami, czyli mogą być normalnymi karabinkami, takimi jak są w służbie, gdzie można dzieci nauczać tych podstaw obronności. Pamiętajmy o tym, że przecież całkiem niedawno była służba zasadnicza i każdy mężczyzna miał podstawowe szkolenie. Tak, ja nie mówię o tym, żeby tam wracać do służby zasadniczej, ale mówię o tym, żeby gdzieś tam popularyzować coś takiego, że gdzieś tam z ojca na syna przekazać te tradycje do broni, zabrać na strzelnicę. A jeżeli ktoś złapie bakcyla, to szczególnie zapraszam do takich firm, gdzie profesjonalnie się uczy od początku, tak jak Target Creators i nie tylko, bo mogę wymienić wielu fantastycznych instruktorów, zarówno którzy służyli w JWK, w Gromie czy w innej jednostce specjalnej i naprawdę dobrze, solidnie kogoś nauczą. Nauczą przede wszystkim bezpiecznej tej obsługi, obalą parę mitów i zachęcą, tak, odczarują mnie. I to tak jak przed chwilą dawałem do zrozumienia, że zachęcam żołnierzy, żeby więcej trenowali sporty walki, bo warto, przełoży im się to na ich pracę i że to takie fajne hobby, które się w ich pracy sprawdzi. No to mogę powiedzieć, że tutaj zachęcam wszystkich fighterów, żeby też spróbowali przynajmniej podstaw na broni i spróbowali na broni palnej i zapisali się, bądź poszli do znajomych na jakiś fajny trening na broni białej, prawda? Tak, bo warto dla własnej obronności, warto poszerzać swoje horyzonty, być tak zwanym open-minded. No i tą taką wszechstronność, tak jak Amerykanie mówią, versatile, tak? Bądź taki wszechstronny i dotykaj różnych obszarów w tym pojęciu tego fightingu.
No bo to teraz tak podsumowując, to tak naprawdę chodzi o co? Żeby sportowcy mieli więcej kontaktu z bronią i uczyli się ją posługiwać, a żołnierze, żeby mieli więcej kontaktu ze sportem i więcej ćwiczyli, będąc lepszymi fighterami. A tu już mamy taki, słuchaj, American Dream, tak? To jest to piękna sytuacja, gdzie na przykład ludzie, którzy pracują w służbach mundurowych, gdzieś w weekend znajdują czas, jadą sobie na Szczenicę postrzelać ze swoimi przyjaciółmi z cywila, albo ci żołnierze, policjanci przychodzą do klubów sportowych i razem sobie na macie trenują, no to jest super, te subkultury się potem tak nasi przenikają. Pamiętajmy, że w tym wszystkim są młodzi ludzie, którzy też będą gdzieś tam, niektórzy z nich zostaną policjantami, zostaną żołnierzami. Z punktu widzenia obronności naszego kraju, to jeżeli fajterzy przeszkolą się, sportowcy z postaw na broni i tak dalej, no to gdyby faktycznie się pojawiło jakieś poważne zagrożenie, typu taka sytuacja, jak jest na Ukrainie, no to chyba dobrze wszyscy zdają sprawę, że ruch oporu ma ogromne znaczenie i już nie wspomnę o tym, że jak ludzie są wyszkoleni na broni, no to jest poważny straszak. No, mogę za przykład wziąć na przykład Szwajcarię, tak? Gdzie mało atrakcyjny kraj do atakowania. No i bardzo, bardzo dużo osób jest tam przeszkolonych na broni, posiadają broń, nawet więcej niż w Teksasie. Super, to dziękuję w takim razie za wizytę, dziękuję za przybliżenie trochę szkoleń z JWK. Wszystkiego dobrego i powodzenia w szkoleniach w Targets Creators w takim razie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy wszystkich, do zobaczenia.